Leziowa Melina, Real Life. Dzisiaj będzie trochę o seksie. Bo tak sobie przeglądam ogłoszenia towarzyskie z netu i widzę takie coś, co koresponduje z małym chłopcem. Zauroczona żona tym facetem, seks w samochodzie, częstotliwość orgazmów, trójkąt, gra wstępna, chodzenie bez majtek, inicjacja seksualna, kryzys seksualny, seks z dziewicą, seks party, odkurzanie na golasa itp. itd. Całość tych wszystkich wątków i ich powiązanie jest całkiem jasna, ale do cholery, ile można o tym pisać i czytać? Ja nie twierdzę, że jestem jakaś dziewica, bo świntuszenie oraz grzmocenie się na 100 sposobów też mi się bardzo podoba. Ale jak patrzę na te ogłoszenia i oferty na temat seksu, seksem ociekające, seks sugerujące, seksu potrzebujące, seks oferujące, zwłaszcza za kasę, to powoli chce mi się żygać. Nieraz powtarzają się podobne adresy osób i prowajderów, co świadczy też o tym, że paru tych samych zboczków nagania sobie oraz pewnie komuś interes, pomijając już tworzenie dziesiątek nowych, bezsensownych i całkowicie debilnych tytułów. Ludzie, toż to można zwariować albo impotencji dostać od samego patrzenia na tytuły wątków, nie mówiąc o ich czytaniu. Nie wiem jak wy, ale ja idę sobie poczytać jakąś gazetę. Niech tam, może być nawet prawda.